Konnichiwa, od razu mnie tu atakują na wstępie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sayuki, Powiem wam, że jak się gra w Residenta człowiek, się robi jakiś taki płochliwy. Najlepsze jest to, że jesteśmy każdemu jeszcze... Każdemu wedle zasług jego. Dokładnie. Na początku, więc... No tak, tam się sobie chodzą, jak gdyby nigdy nic. Błyskawicą! O, coś zostawił. Elektroniczny złom? Przydatna rzecz. Przydatna? Przydatna. Pojemniki, superłup, gadżet z dawno świata. Wykorzystaj dzień w pełni. Ta jest, ta jest. Wykorzystujemy w pełni dzień, zbieramy piły. Nie ryby, ale może i piły. O, myślałam, że nas wpuszczą. Ot tak, z tej strony. No ale dobra. Wchodzimy do budynku od frontów. Sprawdzamy kosze na śmieci. Jak korona po prostu. Panie, dawaj, co tam masz? O! Nie spodziewałam dość się. Osobliwy przedmiot. Aż tyle. Czekaj, bo tu bagażniki, no to wiadomo. Apteczek do tutaj nie brakuje w tej grze. Jej! Co jest dobrą wiadomością. Uważaj na biozagrożenie, nie domyjesz się przez miesiąc. No z miesiąc nam zejdzie, jak nic. Dobra, latarka włączona. Mam dosłownie déjà vu. Aby to uruchomić, potrzebujesz optycznego sterowania. Jeszcze parę ruchów w lewo. Dobrze je wykorzystaj. Doskonale. Świeci. O. Idziemy do Nowy, tak w ogóle, tak jak wspominałam, od gwiazdeczek. Koniecznie chcę zobaczyć. Dobrze, że można tutaj jednokrotnie przyspieszyć to zbieranie rzeczy. Dobra, to budynek z drugiej strony teraz. Gdzie to jest? Tylko uważaj, by nocną porą nie spaść z klifu. Bardzo dobre ostrzeżenie swoją drogą. A tu jest klif? Prawie. Prawie jest. Wow! Z tej strony to się chyba nie wchodzi. Chyba się wchodzi z drugiego budynku w ogóle. Tu jest. Roznieś w pył! To jest świetne. O, no prawie. Klank, klank, klank. Te dźwięki są po prostu mega tutaj czasami. Dobra. Wygląda na to, że od tej strony trzeba będzie tam wejść. Ta jest. Już pozbieraj wszystko, co tutaj można. Koszulka z krótkim rękawem. Otwarliśmy sobie wejście, jakby co? No to okej, na górę. Zaraz. Najpierw szafka i na górę. W ubraniu wyglądasz mniej... nago. mniej... nago. Dobrze na tobie wygląda. Totalnie. Nieźle. Dobra, tutaj raczej nic nie ma. Takie kawalerki, rozumiem, to są, tak? Wciąż większe niż te, co ja wynajmowałam w Anglii. Pum, pum, pum. I to sporo większe, skoro im się tu łóżko bez problemu mieści i wszystko.
Ten zestaw tutaj. Czekają nas ciężkie czasy, niezależnie od tego, dokąd pójdziesz. Powiem wam, że zbieranie tych rzeczy jest naprawdę spoko, tylko większość wtedy czasu spędzamy na otwieraniu po prostu różnych szafek. Jakby nie spojrzeć, ta gra na tym głównie polega, lutowanie i tworzenie broni, tylko że stworzyłam tak fajną broń, to znaczy zebrałam i ulepszyłam tak fajną broń, że zupełnie szkoda mi po prostu jest jej zmieniać. Wytrzymała ta lina. No. Ojej, tam sobie siedzi, leży stworek. Maska. Tu na dole nic nie ma? Okej, widziałam gdzieś linę. Dobra, widzę linę. Dobra. Dziura. No nie mów! Ta gra to mnie czasami zaskakuje. Ty. Okej. Okej. O. O, o. Chciałam na skróty, to mi się... Oj! Nie no, poważnie? A, no super. Okej. Okej. Rozumiem. Przejdziemy jeszcze raz. Czerń osnuwa świat niczym koc. Dobra, to tak aż się nam w głowach zakręci. Tyle. Oj! Nie spadnij! No, bardzo, bardzo dobrze powiedziane właściwie na sam koniec. Ale dlaczego tam nie doskoczył? Dlaczego skok po prostu nie wystarczył, żeby tam się dostać? No nareszcie. Dziękuję bardzo. Piła. Mechaniczna. Warto było. Dobra, teraz tak. Czy mogę na skróty? Czy powinnam iść po kolei? Tam jest jeszcze ognista strefa, jakby nie było. Cześć, stworku. Tu jest chatynka, którą można by zahaczyć. W sumie też dlaczego by nie? Lądowanie. Super łup. Oddychaj pełną piersią w tym słońcu. Czapa, trzymaj to mocno. Przynajmniej masz coś za swoje poświęcenie. O! Warto zatrzymać. Nareszcie lisia czapka. Tak jest. No, i jest okej. Dobra, zbierzmy co nam tu dadzą. Lecimy na górę. Tam się chyba na zewnątrz jakiś totem świeci, jak przypuszczam. Albo druga jakaś skrzynka. Ha, ha, ha. Bio punkty. Ajajaj, to biozagrożenie. Biozagrożenie. A propos biozagrożenia. Postać. Wunkfu. Walka bronią na bliskim dystansie. Jednoręcznie. Atak dwiema broniami. Nie. Dwuręczne cięcie. Tu mamy wszystkie. Miażdżące. O, właśnie. Tego nam brakuje. To jeszcze dwa punkty nam są potrzebne.
Obszar ukończony. Ta, 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 ta. Przez to nasionko już mi się zdarzyło prześlizgnąć. Możliwe, że w czasie, kiedy po prostu szłam, żeby tutaj odkryć punkt szybkiej podróży. Teraz tak. Iść na górę, czy wejść do środka? Oto jest pytanie. Jesteś ty taki zły i zdenerwowany, ty. O, weszła nam ta. Weszło coś, fajnie. I jeszcze raz. On to chyba poczuł. My trochę. No dobrze, tu chyba jest... O, zamknięte? Ciekawe, że zamknięte. Jeszcze tu, pod właśnie. Pod ziemią żyje mnóstwo okropieństw. Okropieństwa żyjące pod ziemią. Są tu. A tam coś się... A, światełko. Okej. Jaka ładna tapeta. To jest kolejny podziemny jakiś ten? Bunkier ratujący? No niech będzie. Kaciore! No dobra... Zaraz. Jakaś ściana do rozwalenia, czy coś? Na pewno nie z tej strony. Tutaj jakby też nie. No te do drzwi! Trochę to intrygujące, muszę przyznać. Tutaj też nie widzę ściany do rozwalenia. A jeszcze na pewno nie zebraliśmy tu wszystkiego. No dobra, trudno. Musimy się jakoś dostać do tej koleżanki. Pewnie naokoło. O! A już myślałam, że doskoczymy. Prawie. Człowiek jedno miejsce znajdzie, ucieknie od niego i znajduje kolejne. To Xanol budował stację motowachy wszędzie, gdzie popadło. Powietrze było pełne oparów. Motowachy. A czy motowacha nie miała tego do siebie, że przy niej były stwory? Robiąc rozróbę? Może za mała stacja? Wiecie, taka podróbka jakaś. No i jest. Tak jakby była tutaj ścieżka... To powiedział, że będziemy koniecznie chcieli... Okej. To niech będzie, dobra. Okej. Pójdziemy ścieżką. Spójrz tylko na ten elektroniczny złom. Dobre znalezisko. Odnoszę wrażenie, że elektroniczny złom to jest ten, który się najlepiej trzyma. Kiedy chcielibyśmy go złupić. Lepiej zostać czy iść? Iść na całość. To stróżówka. Znajdziesz tu nowe. Siedzi gdzieś w chmurach. Siedzi gdzieś w chmurach. O, zamknęło się za nami? Nie, już myślałam. Rzeczywiście wlazła dziewczyna wysoko. Chyba dziewczyna, tak zgaduje. To my też chmury. Ło, no. A
akurat jest noc, idealny timing. Jakby nie było. Poczekaj, jak tu windę można dookoła obejść, to my ją obejdziemy. Patrzyłeś na skażone niebo? Czekaj, już ja was znam, nie ze mną te numery. O, nie ma skrzynki? Obsikamy ci flagę. Zobaczmy. Będzie stąd dobrze skakać. O! Astronauta! Udało ci się znaleźć długoko. Dzięki niemu możesz oglądać migoty, nim spadną. Cieszy się, że cię zauważyła. Zanieczyszczenie w tej okolicy utrudnia obserwacje, ale ona i tak większość czasu spędza gapiąc się w niebo w poszukiwaniu migotów. Mówi, że to światełka, które jaśnieją i gasną na niebie. Zastanawia się, do czego wykorzystasz gromadzoną przez siebie moc. Zamierzasz oczyścić niebo, czy je podpalić? Uważa cię za kogoś, kto chętnie rozgoni przyćmury, by na niebie znowu zagościły migoty. Pomyśl tylko, jaki to będzie piękny widok. Gdy trafia na migot, lubi myśleć, że nie jesteśmy sami. Że gdzieś tam w oddali, nawet jeśli ten świat się skończy, inne będą trwać nadal. Nowa zastanawia się, czy czasem patrzysz na migoty i rozważasz, czy tak jak one, ty także poruszasz się według jakichś wzorców, które nigdy nie ulegają zmianie. Czy zamknięto cię w tym nocnym tańcu, czy też możesz się oswobodzić? Cieszy się, że tak czujesz, choć ona sama nie jest tego pewna. Sądzi, że skoro migoty kręcą się dalej, świat także powinien. I tak właśnie będzie. Mówi, że ty zawsze próbujesz wszystko rozjaśnić, a ona to uwielbia. Podoba jej się, jak błyszczysz wraz z miriadami. Są tacy jaśni, pełni barw, że niemal przyćmiewają migoty. Mówi, że rozświetlają niebo i przyćmiewają wszystko inne. Mówi, że gdy z tobą rozmawia, to aż migoczą jej oczy. Zastanawia się, czy też lubisz marzyć. Ona marzy o gwiazdach. Rodzice nadali jej imię Nowa, dziewczę o gwieździstych oczach. Nowa mówi, że jej mama była gwiazdą roka, ale nic od niej nigdy nie dostała. Kiedy jednak gwiazdy lśniły, ona lśniła wraz z nimi. Wtedy dotarło do niej, kim jest naprawdę istotą nocy. Teraz jednak chodzi z głową w chmurach. Gdzieniegdzie zanieczyszczenie jest tak potężne, że nic się nie przebija, nawet jej długoko. Mówi, że zawsze uwielbiała mrok. Niestety nocą nie widać migotów. Zapomnij. Nowa mówi, że dostrzegła migot na czystym nocnym niebie. Badania jej ojca dowiodły, że nawet drobny odłamek migotu posiada wzmacniające właściwości. Jest przekonana, że migoto odłamek jeszcze bardziej wzmocni jej długoko, dzięki czemu mogłaby oglądać gwiazdy co noc. Zastanawia się, czy zechcesz obserwować dla niej nocne niebo. Jeden migot przedarł się już przez atmosferę, więc pewnie niedługo uderzy w ziemię. Gdy to nastąpi, masz odłupać jego fragment i przynieść go jej. Czyli migoty to nie gwiazdy, może satelity? Obiecuję, że pokażę ci wszystkie migoty, jakie uda jej się znaleźć. Nowa migotka. O!
Tino, bliżej nie mógł spaść. Nie martw się zbytnio tym, jak niebezpiecznie potrafi tu być. A ja chciałam popatrzeć przez to... Właśnie. No. Nie, muszę sobie zaznaczyć tą misję, czy co? O, jak fajnie wygląda. Nie pozwolą mi przez to spojrzeć. Ach, przynajmniej nie teraz. Dobra, lecimy. Lotem bliżej. O, balon. Niby bliżej, ale wciąż kawałek. Idealnie wylądujemy w rzece. O! Nie zwróciłam na to uwagi wcześniej tutaj. Ty, tam jest na rzece liść. Tu pod spodem już jakiegoś zebrałam. O! Kolejne leże. Ty, co te listki tak niebezpiecznie? W wodzie siedzą. Może powinniśmy tego tutaj załatwić od razu? Jest szansa. Ciekawe, gdzie on siedzi tym razem. Gdzieś tu w tym ognistym? Chyba już możemy spokojnie wchodzić w ten teren. Jakby co. Czyli to by były takie tereny spalone przez migoty? Ciekawe, czy tak rzeczywiście jest. Bam! No nic. Tamten albo ma jakąś jaskinię, gościu, albo trzeba do niego przyjść za dnia. O, jak się fajczy. O! Moje oczy. Lewe zwłaszcza. Osiągnięcie... Neil. O, aż dwa? Coś mi mówi, że poza nimi jest tu coś jeszcze. Wow, to namierzaniec tu! Musiało zaboleć! Co za gość! Miażdżąca przewaga! No! Ale to nie te są moim głównym... Tu jest! No wiesz co? Tak się tutaj za nami skradać. No to by było na tyle. Jeśli dopasujesz odłamki, uda ci się otworzyć migot i je wyjąć. Udało ci się znaleźć rozbity migot. Zadziałało. Zobacz, jak te odłamki migoczą. Twinkle, twinkle. To nawet nie jest satelita, tylko jakaś ten. Wygląda jak kosmiczny geodajt. Ale bym spadł. Nie to, żeby mi się coś miało stać, ale... Po co spadać? No dobra, to rozumiem, że tego stwora jednak nie napotkamy. Wcześniej. Tylko trzeba będzie go szukać znowu. Ach, ale one się potrafią pochować przede mną. O! Dzień dobry! Pan to kto jest? Sklepikarz! To siema, to pa. Czemu nie masz flagi do obsikania? Szukałam konkretnego stwora, nie ciebie, widoku mały. Od ciebie chyba też nie chodziło. Prosto w miękkie. Ja idę.
Nie to, żeby był za ciężki, ale nie o niego nam chodziło. Tu jak już wejdziemy, to... to będziemy walczyć. Chyba, że... Może... jest tu gdzieś na górze? Jak myślicie? Ha, fajnie tu. Zupełnie nic nie widać. Wygląda tak piekielnie. Zdecydowanie wygląda piekielnie. No nic, wracamy tam. Nini, Malik. Nowa mówi, że jaśniały na ciebie gwiazdy. Łączy cię z nimi jakaś więź, inaczej nigdy nie zaprowadziłyby cię na miejsce uderzenia Migotu. Zaki, lapa. Mówi, że odegrasz w tym wszystkim większą rolę niż ci się zdaje. Tak zapisano w gwiazdach. Lama. Zacznij od umieszczenia Migoto odłamka w długoku. Zaki, lapa. Uważa, że odłamek wzmocni działanie długooka, dzięki czemu będzie można sięgnąć wzrokiem poza mgły skażenia. Lama, kierowate. Mówi, że masz szczęście, mogąc oglądać prawdziwe piękno migotów. Nowa mówi, że jest jak gwiazdy. Zerka na ciebie wieczorami. No. Dziwi się, że musisz iść. Rozglądaj się, aż dostrzeżesz spadający z nieba migot. Zrób to jak należy. Aha. Prawo, lewo, tylko. Dobra robota. Jak należy. Zadowolona? O. Nie da się wyjść wyżej? No. Thank you, thank you. Dobra, a tu? Nic nie ma. Noc to idealna pora. Czekajcie, to jest druga misja z nią. Trzeba zapisać grę. Nowa wie, że wzmocnienie długoka sprawiłoby, że jej ojciec poczułby dumę. Nowa mówi, że ma sporo osobliwych przedmiotów z dawno świata, które jej ojciec zostawił w planetarium. Nie interesują jej te śmieci. Przywołują tylko wspomnienia o świecie, którego dawno już nie ma. Jeśli weźmiesz coś ze sobą, wyświadczysz jej przysługę. Mówi, że nie musisz się krępować. Nini, Malik. Słyszała plotki, że udało ci się odnaleźć Arkę. Zastanawia się, czy polecisz między gwiazdy. Gukaruk. Nie umie ukryć ekscytacji. Gwiazdy to najjaśniejsze obiekty na świecie. Lama. Liczy, że świat przetrwa, by mogła z tobą w Arce zobaczyć migoty. Według niej to niesamowite, ile udało ci się dokonać, by żyło się lepiej. Arka wydaje się niewystarczającą nagrodą. Liczy, że już wiesz, kto mógłby być dla ciebie najlepszym towarzyszem podróży w Arce. Tutaj mamy okazję pomóc komuś, kto jest ci bliski. W Arce czeka miejsce, które możesz komuś zaoferować jako wyraz uznania. Dobra. Oferujemy jej miejsce, ale wczytujemy zapis tak jak poprzednio, bo niestety chciałabym najpierw poznać wszystkich kandydatów. Co? Nie potrzebujesz nikogo poza sobą. No i mną rzecz jasna, ale ja jestem częścią ciebie, więc to się nie liczy. Jeśli wolisz się śpieszyć, nie potrzebujesz towarzystwa. Jeśli jednak chcesz zajść daleko, lepiej iść wspólnie. Jedyne, co uniemożliwia nam szybkie ruszenie dalej, to mrok. Zdajesz sobie sprawę, że mnie potrzebujesz, nawet jeśli nie lubisz mojego towarzystwa.
Uzupełniam cię. Chyba w końcu możemy się zgodzić. Lepiej być samotnym niż w złym towarzystwie. Najlepiej jednak samemu stanowić dobre towarzystwo. Lupa, ty patu. Chyba zaraz eksploduje. Cieszę się, że wyruszy z tobą między gwiazdy. Będzie tak blisko migotów, jak nikt, kogo zna. Okej. Nowa twierdzi, że należy kierować wzrok ku niebu i twardo stąpać po ziemi. Lupa, ty patu. Nie zdziwi się, jeśli... Ona ma jakieś fajne rzeczy do wykupienia, ale teraz tak, uwaga. Muszę wczytać grę, żeby jednak nie było jej tutaj. Także będziemy patrzeć przez to innym razem. To znaczy, znów popatrzymy i tak przez teleskop, to sobie zrobię, tylko nie będziemy z nią rozmawiać jeszcze. Wczytane jakby, co? Polecimy sobie zabrać tam rzecz jedną. I zastanawiałam się, w sumie patrzę na czas, troszkę późno. W sensie długo odcinek już trwa, więc teraz zrobimy jeszcze jakieś zadania poboczne. Może polecimy tam w to zielone. A w kolejnym odcinku zrobimy bossa z tej strony może? Gorzej jak w tym zielonym jest boss, no to wtedy inna sprawa. Zaraz zobaczę na mapie, ale... Spójrz tylko na ten plastizłom. Właściwie to mamy tu wioskę, więc w sumie chyba warto ją tutaj obsikać. Oto wioska zwana Didlingdu przez szczęśliwców, którzy w niej mieszkają. Didlingdu. Zobaczmy. Didlingdu. Gdzie? Gdzieś coś łazi. Okej. Wioska pewnie jak wioska. Gwiazdy nigdy nie dają dość światła. Pytanie, czy mamy porozmawiać ze sprzedawcami? Igi, jakie to słoich. Handlarz. To mało widzę. Tak. To z tym tutaj też trzeba porozmawiać. Oferuję ci wyjątkowe... A co tam? Nieźle poszło. Mamy je co prawda, ale... Drogie to nie jest. Aha, tośmy sobie weszli. Nie no, resztę wioski trzeba jeszcze sprawdzić, co? Fajna taka, popsuta trochę. Możemy sobie zrobić dzień. To miejsce ma w... Zróbmy sobie dzień. A wiem. Na balon trzeba pewnie koniecznie wejść. No, stworzonko, słyszę cię. Na balon i tam pójdziemy do góry. Pach, pach i gotowe. Miau. Prosto w płot. Prościu to. Bom, bom, bom. Bom. Padł uparte. Melodia jest oczywiście świetna. Jak zawsze. A ty jeszcze jesteś cały? Byłeś? Już, spokojnie wyluzuj, robaczku, mamy wszystko. Dobra, ale to nie po to tu przyszliśmy. O! Gazorurka, jak najbardziej. Ale też nie po to tu przyszliśmy. Tu kolejne stworki. Ten doremoncik wygląda raczej na do wyburzek. Do wyburzek, dobra. Do wyburzki, do remonciki w tym. Castle Creeper ostatnim razem. W świetle dnia widoczność jest ogromna. To jakby nie wszystkie jeszcze?
Bez slow motion? Zaraz będziemy ćwiczyć. Uwaga! Wyciskaj w górę, a potem w dół. Złap dobry rytm. To się nazywa wyciskanie. Czujesz zastrzyk energii. Ale to nie wszystko, patrzcie. Trzeba znaleźć winyl. Tutaj? Maska, to nie to. Gadżet, totem zasobów. Totem to jedno, ale widziałam go gdzieś na zewnątrz właściwie. Tamten chyba się liczyć będzie. Ale nie o to mi chodziło. Potrzebna nam jest płyta. Hej, ten gumizłom tylko na ciebie czeka. To chyba nie o ten chodziło. Dobra, idziemy na górę jeszcze. Tutaj gdzieś są schody jakieś. Widocznie trzeba się tam dostać inaczej. O. Mhm. Jest. O to chodziło. Idziemy sobie posłuchać, co tutaj nam będą gadać. O! Właśnie, wiem, co chciałam zrobić, żebym nie zapomniała. Misja z pielgrzymem. Gdzieś po mapie. Trochę sprężystego gumizłomu. Łazi sobie pielgrzym, który się zgubił. I trzeba mu wskazać drogę, więc sobie od razu to zrobimy tutaj po nagraniu tego. Nie najgorzej. Poruszaj ramieniem, aby trafić igłą w rowek. Spróbuj ponownie. Raz, dwa. Ach, tam się jeszcze rusza. Jeszcze parę ruchów w lewo. Dobrze je wykorzystaj. Plaski winyl wjeżdża z nową wskazówką w gadko-szmatko-kodzie. Na szczęście zdołam go odcyfrować. Mówię o podukrytym miejscu, do którego dotrzesz spacerkiem. Spacerkiem? Podukryte. To gdzieś tutaj coś pod spodem? Tu jest sprzedawca z kunikami. Wodospad. Podukryte miejsce na odległości dosyć bliskiej. Oj. Teraz tu wyskakuje interakcja. Gdzie to jest? Tu jest jakiś śmieszny stwór w kształcie kwiatka. No i mamy je. No i dobra. Gdzieś niedaleko. Ale coś mi mówi, że pod ten wodospad to lepiej nie wchodzić. Dobra, na pewno jest gdzieś niedaleko. Czy tam pod tym jest liść? Tak jest, chodźmy po liść. Bo one się w końcu przydadzą, zwłaszcza gdybyśmy chcieli wreszcie zacząć kupować więcej rzeczy. O, a może o to chodziło? Tutaj. Kupa. Mhm. A jakże? Szafka jedna. Myślę, że to o to chodziło. Może odbije ostrze czy dwa? No. Na przykład. Okej. Tu już nie wejdziemy. Ciuchcia też ma dosyć. Idziemy po liść i tego pielgrzyma. O, tam jest jeszcze fajne miejsce. Naprawdę są super miejsca do zwiedzania. Dobra, przydałaby się tu gdzieś do psikania jakaś ta. Grą się tu na mnie stworzenia do łapania. Nie ma tu do psikania naprawdę nic. Hej, ten chrzęści złom tylko na ciebie czeka. No. Małe materiały do twoich wielkich pomysłów.
Tam by pewnie, jakby tam wszedł, to by pewnie mógł coś obsikać, więc chyba warto byłoby tam podejść. No to też jest spoko. Dobra, chodźmy. Taki szeroki mototunel idealnie nadaje się na spacerek. No jakże? O! Znowu kości. Okej. Więcej was tu nie mieli? Cios krytyczny! Krytyk, krytyk, krytyk. On się potknął, biegnąc do mnie. Odblokujemy sobie od razu umiejętności. Jeszcze nie wiem, które, ale odblokujemy sobie coś. Mamy i awans. A może siłę? Mięśnie ci puchną. I to jak? O, tutaj na kupie się położył, wziął. No, to już jest jakiś złom. Łup. Łup. Chyba tyle. W sensie z takich ważniejszych łupów. No dobrze. Poszukamy tego pielgrzyma w takim razie. Bo on tu musi być... On jest gdzieś zaznaczony na mapie, to raz, a dwa, że jest jako misja zaznaczony. Więc warto. Tylko jeszcze tą chorągiewkę bym sprawdziła. O, yeah. Razi w oczy. Pieruńsko. Straszliwie. Ale ładnie. Dobra, widzę przepaść. Widzi ktoś chorągiewkę jakąś? Nic mi się nie podwiewa na chorągiewki. Okolica pierwsza klasa, a nawet widzę zielone. Tylko przydałaby się chorągiewka. O, tam się nie doskoczymy. Niektóre noce poprzedza wspaniały zachód słońca. Śmierdzi potworami. To swoją drogą, ale... Złom, który chrzęści? Jak ten chrom błyszczy. Jak ten chrom. Normalnie, tylko tak. To fabryka iskier. Produkowane w niej iskry spełniają nawet najpoważniejsze zapotrzebowanie na energię. Jakaś ta... Ło, ty jesteś zły. Nie pomyślałam, ale nie, ja szukam... Słuchaj, szukam flagi, no. Obsikać trzeba... O, spodenki. Obsikać by trzeba... Jest i stwór. Skarbiec. Fajnie, ale... No, pomyślałby człowiek, że wejście powinno być tutaj na... Na wejściu. Gdzie ja mam najbliższą szybką podróż tutaj? Kurczę, no między tymi a tymi gościami. Zegar słoneczny. Przy zegarach chyba nie ma szybkich podróży jako tako. Próbuję teraz sprawdzić właściwie, ale... Chyba niespecjalnie są. No i co nim nie tak? Tutaj leżę, tu byliśmy. Dobra, nie jest aż tak daleko w sumie stąd, jakby nie spojrzeć. Zróbmy tego... To byłoby to. Znajdź pielgrzyma. Mok stara się skatalogować wszystkiego rodzaju potwory. Podobno potrzebuje pomocy. Więc sobie do niego tam podskoczymy. No, to chyba jesteśmy już blisko. Byliśmy tu już wcześniej, jakby co? To opowieść o bohaterze. Dre. Mówi, że w twoim wieku nie przystoi zbierać zabawek. Sam. Mówi, że musisz wrzucić na luz. Ale jak to? Chodź. Gdzież? Chyba nie chcę iść. Idzie. Gdzieś mi się przywitali.
Mogliby dać jakąś troszkę inną opcję dialogową, żebym wiedziała, że się chłopaki dogadali, a nie pokłócili na przykład. Oja. I kolejny. Ja, chodź tu. Czy no nie mów, że on sam tam dobiegnie za chwilę ten. A nie, został przy nas, okej. O! To był pierwszy totem Aurory. Zostały jeszcze trzy. To jest, chciałabym zauważyć, że znalazłam jeszcze jeden gdzieś. Zaraz zobaczymy. Trzeba powstrzymać chorobę, która toczy tę ziemię. To zdecydowanie leże potworo. Dobra, natknęłam się na potwora po drodze. Mocno walnęło. Ale mamy to. Jak się wczyta tekstura. Magazyn. Super łup totem. No dobra. Ale magazyn to jest gdzieś tu. Z tej strony pewnie. Poczekaj. Jak już ci zabraliśmy to co twoje, to chociaż ten magazyn. Musi gdzieś być pod ręką. Dobra, włączmy ten magazyn, bo on będzie tutaj gdzieś. Jest. Dobra. Zaraz się okaże, że jest razem z tym drugim po drugiej stronie, co i tak mieliśmy zobaczyć i tak. Okej, okay, jest totem. Hej, trochę elektronicznego złomu. Pa. Weszło. Okej, okay, ale tędy chyba nie przejdziemy. Chociaż czekajcie. Moment. No poważnie, a tak jesteśmy blisko. Ale się uparli nas nie przepuścić takimi ścieżkami. O. Okej. Nie znam te numery. Nie zaszkodzi spróbować. Światło powraca. No tak, dzień się robi. Specjalne naboje. Trochę skrzynek. Jeszcze jedna i super łup. W wózku, w stoliku do narzędzi. Tak jakby gdzieś tutaj. Dlaczego to mi cały czas mryga? Po co mi to cały czas? Tam jest domek na drzewie. Oj. Naprawdę muszę z takimi stworkami ładnymi walczyć. Nie, żeby te inne nie były ładne, no ale to wyglądają trochę jak te, na których jeździmy. Tak mi się wydaje. Skoczymy do tego domku na drzewie oczywiście. Stary też. Stary dom. Może jeszcze nie został rozszabrowany do cna. Może jeszcze nie. Zaraz zostanie. To możemy zagwarantować akurat. A przynajmniej będziemy się starać. O, śpi sobie. Lodówek. Ładne wdzianko. Piekarnik. Co to, skarpetka była na tym? Jak to się da wejść na dół?
Do broni tej karabinu maszynowego to są dobre części. Przydają się. Jest pralka. O, od takiego biozagrożenia można się poważnie roz... Musisz synchronizować koła zębate. Jeszcze parę ruchów w lewo. Dobrze je wykorzystać. Odwrotnie. To się wymknęło spod kontroli. Ha, ha. Musisz Fajne. Synchronizować A. koła zębate. Kręci się aż miło. Ktoś nieźle za to zapłaci. Historia to nic innego jak seria opowieści. Ciało rzeźb jeszcze gdzieś tu jest. O, siema. Smacznego. O, ten tu nad czymś pracuje intensywnie. Tak mi się wydawało, że świeciło się tu coś. Właśnie. Na złoto. Nie mogę wyposażyć tak, o, od ręki. Yeah, chodź tu. Stawiasz jedną nogę przed drugą. Prościzna. Pędzisz jak wiatr. Zadanie ukończone. Znajdź czyściuchy się włączyło. Nie o to nam chodziło. Zaraz, tam sobie jeden szkielecik siedzi. Tutaj znowu ktoś przy totemie. Ci to mają po prostu. On za nami chodzi cały czas. Mówię wam. Tak, więcej elektronicznego złomu dla ciebie. Ciekawe, Dobra. Co można z tego zrobić. Spójrz na tamten monolit. Kto wie, jak powstały. W każdym razie Nono je uwielbiają. No właśnie, nie chcą z nami współpracować, jeżeli chodzi o tego pielgrzyma. Włączymy sobie zegar. Tylko jest... Gdzie ty masz cień? Jasne, nocą nie ma żadnego cienia. Albo no jest tylko cień. Rozumiesz, o czym mówię? No właśnie o to mi chodziło. Że nocą jest ciemno. Świetnie załatwia się interesy. Tam jest ładne miejsce, pewnie by tam była flagusia. Ale na zakończenie odcinka pomyślałam, że fajnie byłoby się udać uleczyć korzeń biedny, więc to zrobimy. Tędy chyba się da wejść. Wygląda jak wejście do pomiędzy skały. Zaraz, ale czy ja dobrze idę? Chyba okej. Okay. Tam coś strzelało na zewnątrz? Niech się strzela. No, to jak coś, to wyleczyliśmy korzonek. Droga na wskroś tutaj też jest. Zostały nam jeszcze dwa do naprawienia. Myślę jeszcze o tym bosie. Fajnie byłoby go jednak zrobić. Chciałabym go zrobić. O, tam jest ten. Ha, spróbujmy. Dobra, tu jeszcze wrócę. Tam jest jeden z tych właśnie, co ten pielgrzym poszukuje. Gumizłom oznacza dobrą zabawę. Fajnie się rozciąga. Totalnie fajnie. I znalazłam flagusię. Do obsikania. Więc jest dobrze. Tutaj sobie powiewa i dynda. Zaraz do niej podejdę, tylko... Podejdziemy na ten monolit. Tutaj zaraz będę rozmawiać z chłopakami, ale to już po nagraniu. A my weźmiemy sobie, tu przywołamy gościówę. Niech i tutaj odpali światełko. Póki istnieje karma, zmienia się świat, a my wraz z nim. No. Czemu ten pielgrzym tak daleko od tego stoi? Za każdym razem.
Jeszcze tam jakieś wejście ma. Dobra, to jednak obsikam flagę, pójdziemy po pielgrzyma i prawdopodobnie skoczymy tutaj z powrotem szybką podróżą. Dobra wiadomość. W tym małym markecie siedzi renomowany handlarz Tentegesów. Market. Handlarz zachęca. Pokaż. Ach, ty masz różności po prostu. Dobra. Dobra nazwa, ten mały market w takim razie. Zobaczmy. Zobaczmy. Okej, okay, idziemy po gościa. Się wziął i normalnie pogubił. Rzeczywiście, dobrze mówią. Na początku chyba tej misji było napisane, że pielgrzym szuka, ale nie wie gdzie. I żeby go znaleźć i wskazać mu drogę, ale kto by pomyślał, że do tego stopnia aż? Stary, bo 200 kroków to jest kawał drogi. Jakby nie było. Chociaż... Ło. Wow. Gdzieś przy posterunku siedzi, czy tam na dole? Oje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 j
sama wchodziłam wcześniej. O właśnie, takie jak to tu. Teraz wyszła, przedtem musiałam pół mapy i lecieć dookoła, bo... O! Czy to są migotki? Pół mapy lecieć dookoła, bo nie mogłam wyjść. Takie po prostu zwykłe miejsce tutaj. On jest rzeczywiście tam pod spodem. Jak ty tu wlazłeś? Chyba nadszedł czas na... No, fajnie. Okej, podoba mi się miejsce, które znalazłeś. Żeby nie było. Niezłe. Nawet bardziej bym powiedziała niż niezłe. To chodź, to w zamian ci pokażę... Oj. Odbiłam się od ściany. Pokażę ci miejsce, którego szukasz w takim razie. Światło widoczne nocą jest jaśniejsze, niż ci się wydaje. Jesteśmy już blisko. Chciałabym tylko zauważyć, że szybka podróż sprawi, że musicie od nowa do niego lecieć, więc... To był drugi totem Aurory. Jeszcze dwa... I przekonasz się, czy legenda jest prawdziwa. Słuchaj, gościu. Udało ci się stanąć oko w sześcioro oczu z puchciem chrumem. Teraz już wiesz, co zostanie po zniszczeniu świata. Nicość. Tu dziwi się, że musisz iść. Muszę, ale martwi mnie to, że jak cię zostawię samego, to znowu znikniesz w dziwnym miejscu. Dobra, odkryliśmy fajne miejsce, odkryliśmy sobie też flagusię, czyli w razie czego szybka podróż jest pod ręką, jakbyśmy bardzo chcieli. Co jest dobrą wiadomością? Chciałabym może zrobić bossa w kolejnym odcinku. Chyba mieliśmy zrobić dzisiaj, ale ostatecznie coś mnie oderwało. Więc chyba tak zrobimy. Tu jest jeszcze tyle rzeczy nieodkrytych. To znaczy tam już byliśmy, bo tam rośnie drzewo, więc ostatecznie gdzieś tam musieliśmy być. To może to nie są nieodkryte miejsca, tylko te, które już byłam. Kto ich tam wie? W każdym razie spróbujemy załapać się i wyhaczyć tutaj. Podejść do tego stworka. Przypuszczam, że gdzieś w tej okolicy będzie zadanie z nim w takim razie. Ciekawe, może będzie zaznaczone. Nie zaznaczyli konkretnie, które ma być kolejne. Więc przypuszczam, że ten tutaj też będzie ok. Dobra, dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!